serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios. W myśli starożytnych Semitów znajdujemy motyw domu Boga. Ten dom zbudowany gdzieś daleko u źródła czterech rzek, w niebie ponad niebem, jest miejscem, gdzie Bóg przebywa, gdzie jest u siebie. Budując świątynię, starożytni próbowali zmniejszyć ten niebotyczny dystans. Świątynia stawała się miejscem zamieszkania Boga czy bóstwa, miejscem, w którym ten Bóg przebywał pośród swego ludu. Czy jednak to możliwe? Takie wątpliwości przeżywał Salomon, kiedy ofiarował świątynię Bogu. Czy to możliwe, by Bóg mieszkał pośród swego ludu? Czy ten, którego nie obejmuje niebo i niebiosa, może zmieścić się w świątyni, którą zbudowałem ludzkimi rękami? A jednak wierzono, że są takie miejsca, które stają się przestrzenią przedziwnej komunikacji dwóch światów, tego nadprzyrodzonego boskiego świata i świata ludzi, dumni ze swego miasta, Babilończycy. Rzeczywiście wierzyli, że to miejsce jest prawdziwym Bab Idli, czyli bramą bogów, bramą, przez którą bogowie zbiegają na ziemię. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios. Te słowa kierują nas nieuchronnie w stronę 28 rozdziału Księgi Rodzaju. Tam, gdzie uciekając przed gniewem swojego brata, Jakub miał sen i widział drabinę opartą na ziemi, a wierzchołkiem swym sięgającą nieba, po której skrzydlaci aniołowie wstępowali do nieba i wstępowali na ziemię. I on, nie mający swego domu, zbiegł, słyszał zapewnienie Pana: ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł na wszystkich Twych drogach. Kiedy zbudził się o świcie, pełen przerażenia, ale jednocześnie zachwytu, mówił: to prawdziwie jest dom Boga i brama niebios. Serce, najbardziej intymna przestrzeń w człowieku, źródło najgłębszych myśli, planów i pragnień, wewnętrzny dom człowieka, przestrzeń, w której jest on naprawdę u siebie. Serce Jezusa, serce Boga człowieka, które stało się dla nas nowym Betel, domem Boga, domem, w którym Bóg jest u siebie i w którym jest u siebie człowiek. Serce, które stało się bramą otwartą na Kalwarii, kluczem rzymskiego żołnierza, bramą, przez którą zbiega Bóg zakochany w człowieku, ale również bramą owiec, przez którą wchodzą i wychodzą, aby znaleźć zielone pastwisko. Stół zastawiony na oczach wrogów, ucztę miłości wieńczącą nowe przymierze, prawdziwy dom modlitwy dla wszystkich pokoleń, przestrzeń przedziwnej komunikacji przez aniołów wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.